Żeby nie było. Tylko za rządu Prawa i Sprawiedliwości porównujemy 2015-2018. Żadne medium warszawskie Wam o tym nie powie. Mówię o, tym, o tych mediach związanych z nierządem Prawa i Sprawiedliwości. Woda 56%. Prąd 65%. Gaz 73%. Śmiecie 93%. Energia elektryczna 188%. Wszystkie te stawki są ustalane odgórnie przez rząd. Te wszystkie akcyzy, te podatki i tak dalej. Cena tych paliw to tam sobie niewiele, niewiele skacze i w ogóle nie ma tu nic do rzeczy. To główny ciężar tych 180-krotnych, 180-procentowych, czyli dwukrotnie ceny opłat za energię cieplną, która przecież bazuje na węglu. To jest decyzja rządu. Ale ludzie tego nie wiedzą. Myślą, że to jakaś energia ich, czy, czy Tauron, czy jakiś inny rzekomo prywatna spółka, że to ta, że to, że to jacyś prywaciarze, jakaś firma im to zrobiła. Nie rozumieją, że to rząd Prawa i Sprawiedliwości te, te tak, tak. podwyżki, że tak powiem, generuje przez podwyższanie przeróżnych akcyz, podatków, przez płacenie przeróżnych haraczy, przecież podpisanie tej umowy klimatycznej z 2015 roku w Paryżu. No to to jest właśnie te storia. 88% podwyżki w twoim domu. To jest właśnie ubóstwianie państwa. Jeśli Polacy myślą, że rząd wam coś da, to to teraz dostajecie w tyłek. Właśnie dał wam podwyżki. Proszę bardzo, to jest to, co rząd jak nawet nie obieca, to da. Mhm. Rząd so socjalistyczny czy komunistyczny lepiej nawet nie musi obiecywać. Wiadomo, że podwyższy podatki, podwyższy koszty utrzymania sprawi, że będziesz większym dziadem. Bo rząd troszczy się o twoje dobro, a nam tego dobra pozostało coraz mniej.